beaucoup de gens en espèrent de commencer une nouvelle vie. Malheureusement, l'Europe est en train de bâtir une forteresse. Ce n'est pas facile pour eux de passer. Ils sont considérés comme criminels, se font arrêter, se font expulser. Je vous demande, est-ce que c'est à qui... Cześć, cześć. Kolejna recenzja Hydro. Tym razem Jagoda, a w zasadzie Blue Viper. Tak, no bo właśnie to są inne nazwy. Tą truskawkę tak samo powiedzieliśmy jakoś inaczej. Co jest? Przepraszam, ale zdejmę komin, to sobie przeszkadzaj. Okej. Okay. I ten jest zapakowany tak jak trochę pudełeczko małe. Z grubej raczej tekturki. W środku jest... Torebeczka. Właśnie ta torebeczka jest taka zwykła, normalna. Tego to nie opiszę, bo to już było, kolego. Jak można kupić sobie w każdym sklepie. O, to jest fajne. Pic na wodę. Co to mam? Pic na hydro. O. No co ty? I to jest takie... Jestem wybrany. To jest taka torebeczka. Na przykład tu sianko. Takie coś... Trawka. Prawie jak z Kaczora Donalda. A to jest antynikotynowo. No co ty? O 2 tygodnie do tyłu. Dobra, to ja dzisiaj się... No moja nowa dziara. 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 Rafa się na reckach opier... No. Opier? Opiera? Pokusom. Opiera. Jedziesz, wąchaj. Nie, stary, ja już to wąchałem i to pachnie zacnie. Kiedyś takie cukce jakieś takie były, jagodowe, coś tam, taki tam, to ma taki zapach. Coś takiego było. Stary, było coś takiego. No możliwe, no. Czemu znajdziesz komin? Ponowny cukierkowy tutaj, że tak powiem, zapaszek. Chcesz kominek? Zapach jest naprawdę. Chcesz kominek? Niby jagodowy, no to jeżeli coś mi powie... Kominek? Jeżeli też... Dziękujemy pomocy technicznej. Pomoc techniczna. Panu węglowemu. Jak w tym, jak w rozmowach w toku. Poprosimy chusteczki na salę. Dziękujemy. Trochę się wzruszył. Trochę taki, nie. A powiedz w ogóle, jak się nazywa cały ten smak, jaki to ma nazwę? No, jagoda. Ale... Viper. No, Viper. No. Taki jadowy, rzeczywiście. Trochę taki sztuczny, ale... Nie wiem, ale przyjemny. Jakoś tam... Syntetyk. I od razu, jak to się mucha, to wiadomo, że będzie... Nie ma. No, nie ma. I jest słodki, od razu czuć, że... Fani dzwonią z formy. Czuć, że będzie słodki w smaku. Już? Jest fox. Słodki. Okej. Baw się. Ja nie tok, ty. Drynasz. Ziomek. Rzeczywiście jest słodki. Jest naprawdę, jest jeszcze kolejny słodki smak. Od tej truskawki jest jeszcze słodsze. I czuć tą jabłkę, rzeczywiście. Takie? Dołożyłem łyżkę cukru, więc nie wiem, czy... No. Kiedy się dziarasz? Czy kolejny recept? Rapem ma takie na klacie. Tu ma jedno, a tu ma Starbust. Dymi kosmiczne. No. Jak tamten, nie? Jak tamten. Ale porównując na przykład do jagody Fantazji, to jest lepsza. Bardziej chokoleta. Tam to jest każdy. Znaczy, no, ta jest lepsza od Fantazji, ale na przykład jakby go porównywał z Blueberry Muffin Fumari, no to niestety ten wypada bardzo blado. No bo Blueberry Muffin ma taki coś fajnego w sobie, ciasteczko. Takie. Żeby ciasteczko miałem okazję pa. Dzisiaj. To jest bardzo dobre ciasteczko. No ale... Powracając do tematu, nie odchodząc od niego. Co my mu tutaj damy, no? No co, no? Ja dam znowu 8. No ja dam znowu 7. Tylko, że nawet bez plusa, bo mniej nie smakuje niż truskaweczka i... No nie wiem, myślałem, po zapachu liczyłem, że będzie bardziej intensywny smak, ale niestety... Trochę zaskoczył mnie tutaj na minus. Co nie znaczy, że jest zły. Nie jest dobre, można dopalić. Może bez bardzo, może się rozpędzają po prostu rapę. Trochę bardzo, może. Trochę bardzo. Ogólnie jest godny polecenia. Jagoda jak w mordę strzeli. No od Fantazji jest lepsza. No. I od Starbazy też lepsza. Znaczy... Nie paliłaś.
jagody z Starbaza, nie. No. Tylko borówki. Borówki, panie. Nie, to w ogóle nie ma porównania, borówki. No to tyle. 8-7 mówisz, tak? 7? Czy zmieniasz? 7. 7. 8-7. To tyle i zapraszamy do kolejnych recenzji. Hydro. Je prends mon sac et je jette quelque chose à habiller dedans. La casquette sur la tête, j'ai vraiment pas besoin de grand chose pour ne pas.